6 lipca na Stadionie Stali w Rzeszowie Łukasz Różański zmierzy się z Izu Ugonochem w walce wieczoru Gali Knockout Boxing Night. Miejscowy pięściarz w swoim narożniku będzie miał prawdziwego nestora wśród trenerów, Mariana Basiaka, który tym zawodem zajmuje się od 50 lat, ucząc się od legend. Dużo wspomnień, dużo pracy i fajne chwile. Pracowałem z takimi, prawie z wszystkimi najlepszymi trenerami, dlatego człowiek tak od każdego coś wyniósł ciekawego. Pracowałem z panem Sztamem. Felix Sztam to był niesamowity autorytet, to była legenda. Wszyscy byli urzeczeni, wszyscy zresztą tam był naprawdę porządek, dyscyplina i ciężka praca. Z rozrzewnieniem wspomina, gdy na treningu ujrzał przyszłego niekoronowanego mistrza wagi ciężkiej Andrzeja Gołotę. Andrzej był niepowtarzalny, Andrzej był wielkim, naprawdę kapitalnym bokserem, tylko że Andrzej chodził go z tymi ścieżkami, myślał Andrzej Gołocie, tak do dzisiaj chyba jest. To był naprawdę taki niewykorzystany talent, no ale Andrzej był taki, jaki był, to wiemy wszyscy dokładnie. Jego podopieczny właściwie zamieszkał w sali treningowej mieszczącej się tuż obok stadionu i rozpoczął tytaniczną pracę w drodze do życiowego sukcesu. Jestem tutaj codziennie, dwa razy dziennie, także no, można powiedzieć, że prawie tu mieszkam przez ostatnie na pewno tygodnie. Teraz rozpoczęliśmy już fazę sparingów, oczywiście tarczowanie, łapanie takiego oka. No wiadomo, teraz szybkość jeszcze później pójdzie, także wszystko tak po kolei, jak powinno być. Konfrontacja z Ugonochem ma na dobre rozpędzić karierę niepokonanego boksera i przy okazji zaskoczyć tych, którzy w roli zdecydowanego faworyta stawiają Ugonocha. Jest to walka, która otwiera Łukaszowi drzwi do Europy i do większych jakichś pojedynków, już do pojedynków z zawodnikami z górnej półki. Łukasz ma to, co powinien mieć bokser zawodowy. Po prostu Łukasz nie wywraca się od czegokolwiek, jest twardym zawodnikiem, a przede wszystkim ma to, co powinien mieć bokser zawodowy, czyli ma uderzenie. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. A w tej chwili bardzo dobrze już boksuję technicznie, także jestem zupełnie spokojny, nie tylko o tą walkę, ale pozostałe. A sobotę 6 stawiają na Izu, a potem to się wszystko zmieni. Czyli trener jest przekonany, że to jestem będzie... Jestem przekonany, że po sobocie będą zupełnie inne relacje. Także będą wtedy zapomnieć o Izu, a będą mówić o Różańskim. Skupiam się na tym, żeby wygrać, żeby dać dobry boks dla kibiców na Stali. No i żeby każdy był zadowolony, żeby się zapisać w historii. Że będę w życiowej formie, mam nadzieję, że będziemy razem i damy dobrą walkę, która będzie się podobała kibicom. Ugonoch na zawodowstwie przegrał tylko raz, w pamiętnym boju z Dominikiem Brazilem w lutym 2017 roku. Wraz z trenerem wróciliśmy do tego pojedynku. I zdaniem Mariana Basiaka, 6 lipca Izu czeka powtórka z przykrej przeszłości. A po prostu stara się być dużo czasu na dół. Jeżeli chodzi o ten potencjał szybkościowy Izu, to nie będzie problemu. Ale ręce zaczyna bić, po prostu wszystko bije, stąd nie od gardy. No i tak się skończyło, jak się skończyło. No, dlatego on sam zaczyna te walki. Widzę, że jedzie tak jak kosiarką. Leci z tymi ciosami z dołu, ale niech sobie leci, bo to widzę, że stąd, ale cała góra ma otwartą, odkrytą, także myślę, że podobnie się skończy.